haben früher alle gelacht, diese Juden. Sie haben das für einen Spaß gehalten. Sie lachen heute nicht mehr. Sie wissen, es ist ein blutiger Ernst geworden. Zum ersten Mal werden nicht andere allein verbluten, sondern zum ersten Mal wird dieses Mal das echt als jüdische Gesetz angewendet. Auf um auf, Zahn um Zahn. Der Jude würde ein Erbarmen nicht kennen, die Gnade nicht kennen. Dieser Kampf auf Leben und Tod, sein oder nicht sein, und auf ist es. Gott Jehova, Gott der Rache. Mam 62 lata, czyli urodziłem się w 51 roku, już po wojnie, po prostu tych czasów absolutnie nie mogę pamiętać, ale wiem z opowiadania mojej mamy, co się tam działo na Głębockim. Przede wszystkim to opowiadała mama. Rodzeństwo wtedy już się pożeniło, czyli siostra wyszła za mąż, a ja zostałem sam. Mama wtedy paliło się w piecu, światło się gasiło, no i zaczynała się opowieść. No, przede wszystkim było o tych Żydach, których ukrywali na Głębockim. Z tego co wiem, to na pewno było to małżeństwo z dwójką dzieci. Tutaj z tych listów, które pozostawili, jest wiadomo, że ci dzieci to mieli na imię Lucek i Urszula. Ona coś wspominała, że gdzieś chyba koło Łodzi mieszkali, ale czy z Łodzi nawet. Ale to jest niesprawdzona informacja. Thank you.
Rodzice, bo mama o tym wiedziała i też ojca wspomagała. Ale tata mój był wtajemniczony w sprawę ukrywania tych Żydów. Wtajemniczony przez pana Wilińskiego z Głębockiego, u którego znajdował się punkt odbioru, że tak powiem, jajek i drobiu. Ojciec pracował w takiej firmie, która właśnie zajmowała się zbiorem od rolników drobiu i jaj. W porozumieniu z tym Wilińskim ojciec wypracował taką metodę, że na przykład jeżeli któryś z rolników miał 20 kur, to w rejestry wpisywali tylko 15 i odstawa drobiu tylko była naliczana od 15 sztuk. Tak samo ilość jaj była naliczana od 15 sztuk. Rolnicy o tym nie wiedzieli, a ta nadwyżka była przekazywana, ofiarowana tym Żydom. No i w ten sposób to właśnie wyglądało. Rozporządzenie specjalne z dnia 10 listopada 1941 roku. Karze śmierci podlega ten, kto Żydom udziela świadomie schronienia lub w inny sposób pomaga. Zwracam całej ludności polskiej uwagę na to nowe postanowienie ustawowe, ponieważ odtąd będzie stosowana bezlitosna surowość. Pod koniec maja 1940 roku Niemcy rozpoczęli masowe aresztowania i wywozy ludności żydowskiej z okolicznych miasteczek do utworzonego 15 maja 1940 roku getta w Zagórowie. Pierwszymi jego mieszkańcami byli ślesińscy Żydzi. Dramat liczącej około 300 osób ślesińskiej gminy żydowskiej opisał w swoich pamiętnikach naoczny świadek tych wydarzeń ślesiński Żyd Dawid Grabiński. W lipcu 1940 roku funkcjonariusz nazistowski zapukał do drzwi. W ciągu kilku minut wszyscy mieli się stawić na rynku. Nie wolno było nam zabrać żadnych rzeczy. Na rynku czekały już wozy z końmi mające wywieźć nas z miasta. Każda rodzina została przydzielona do jednego wozu. Potem przeprowadzono apel, aby sprawdzić, czy nikogo nie brakuje, a następnie pod silną eskortą wyruszyliśmy w drogę. I mamcia właśnie opowiadali też jak tego, jak przechowywali ich i właśnie jak ten wiedzieli, że tam już Niemcy czy coś nad tego ma być jakaś tam rewizja, no to oni mieli taką oborę i tam był koń bodajże i był ten żłób, co taki jest, co koń je, to tam gdzieś pod tym żłobem opowiadali, że tam tak tam było wejście, gdzieś tam odsuwali coś i tam mieli dużą kryjówkę i tam się chowali najczęściej. To tylko to, co właśnie tatuś opowiadał. Tak. Teraz sobie przypominam, że tam się kryli, gdzie to było już ostatecznie. Jak już nie mogli uciekać, nie mogli, to tylko do obory wskakiwali tak, i tam właśnie. I tylko a tak to tam. Już nie mieli wyjścia, żeby uciekać. A jeżeli już było coś wcześniej wiadomo, no to po prostu uciekali do lasu. W lesie mieli taką ziemiankę wykopaną i tyle, co mi było wiadomo, że to było tak zrobione, że była taka pokrywa, gdzieś, przez którą wchodzili do tej ziemianki, tam i tam przebywali. I to było tak zrobione, że to w ogóle nie było znaku, że tam coś jest. Pokrywa była cała pokrywa mchem była poustawiana tam, gdzie to było. I to w większości, to oni tam jakie były, no może niebezpieczne, akurat jakieś akcje albo coś tego, to oni tam w tej mniej przebywali. Z tego co wiem, to chyba tylko sam ojciec jej, chyba matka nawet nie wiedziała. Gdzie to, w którym miejscu to jest. I mówił, że to też miał jakieś znaki, żeby tam trafić w to miejsce. Kto mi w pamięci to, że mieli takiego psa, że szczekał inaczej na Niemców,
a inaczej na innych ludzi po prostu. I jeżeli szczekał tak jak na Niemców, ci Żydzi, co byli, mieli czas, żeby gdzieś iść i się schować tam. A nieraz jeszcze tak było, że ten pies akurat był tak blisko, gdzie to wejście było, tam gdzie oni się chowali, i on był taki osy, że mnie dopuszczał. To nawet wtedy, kiedy była ta kontrola z konina, to chciał zaszczelić tego psa, no, bo nie mogli po prostu wejść tam, bo nie dopuszczał, był taki, że aż pianę dostawał, jak ich widział. Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu, bemitzvotav vetzvivanu, lechadlik ner shel shabbat. Laurce, jak na imieniny czy na coś, nie, bo to podczas wojny, to po prostu napisali takie życzenia, no i między innymi były życzenia dla brata, który miał wtedy imieniny, i było podpisane Lucek i Urszula, niby, że to rówieśnicy też mu składają te życzenia. No to tak, bo to tak jak oni pisali właśnie ten list, który jest poświęcony moim urodzin, no to w tym to
nie to, że oni to pisali od siebie, tylko że jakby to przekazywali dzieci ich. Po to, nie wiem, to byliśmy czy rówieśnicy, czy oni chyba młodsi byli jeszcze. Że was uczyli pisać, nie? No, no, tak. Nas uczyli pisać, czytać. W tym to uczyli, to tak, bo to przecież tam się do szkoły nie chodziło. I chyba na instrumentecie grać chyba też? No coś tam oni grali na jakimś, nie wiem. Chyba na akordeonie mi się wydaje. No, ale to taki mały chyba tam był, mieli taką jakby harmonikę chyba. Mały, dzielny Kazimierzu, ciepło ci u matki w pierzu, filuterne robisz miny, dziś bądź wesół w imieniny. Ciesz się, bracie Kazimierzu, póki pełno masz w talerzu, pókiś mały, pókiś młody, swej pilności daj dowody, ucz się skrzętnie. Pókiś mały, poznaj już abece całe. Chwalić będzie cię lud wszelki, oto ten Kazimierz wielki. A na razie, Kazimierzu, który jesteś jak w moździerzu, przyjm moc życzeń, jak Matula, ślą to Lutek i Urszula. Kto wiedział o tym, że właśnie to są Żydzi i ich tam oni utrzymują. Dlatego to nie zależało temu ani panu Wilińskiemu, Zygmuntowi, ani mojemu ojcu, żeby tą sprawę rozgłaśniać, no ponieważ wiadomo było, że kary były takie, że ktokolwiek Żydowi w jakikolwiek sposób pomógł, no to był skazany na śmierć. Mało, że on, ale i jego rodzina. Dlatego to było utrzymywane w tajemnicy. Prawdopodobnie to było tak, że o tym, o ich pobycie tam to wiedzieli wszyscy. No. Może nie wszyscy, może nie cała wieś, ale ci, co w koło bliżej, tak, pomagali, to na pewno wiedzieli, że oni tam są. Ci, co wiedzieli, że tam się ukrywają, to sąsiedzi jakoś tam z wszelkimi siłami, to zawsze coś tam, żeby tego, żeby przeżyli ci ludzie. Ja jeździłem z ojcem tam, bo ojciec jeździł rowerem ze skrzynkami, zbierał te jajka i drób. I też o tym nie wiedziałem. Ja dopiero o wszystkim, o całym fakcie dowiedziałem się po wyzwoleniu. Wtedy, kiedy właśnie ten Eisen Wróblewski z ojcem się skontaktował, w dowód wdzięczności przysłał mu książkę ilustrowaną pana Tadeusza z dedykacją. I wtedy na ten temat zaczęliśmy z ojcem rozmawiać i tak dalej. Ojciec dopiero wszystko mi opowiedział. A ja z ojcem jeździłem, ale nie miałem pojęcia, co oni tam robią i tak dalej. Pomoc była taka, że ci Żydzi dotrwali do końca wojny i nikt ich nie wydał. No to mi się wydaje, należy do bohaterstwa tej wsi. Decyzja o eksterminacji ludności żydowskiej z kraju Warty zapadła już w połowie 1941 roku. Rozpoczęła się systematyczna likwidacja obozów przejściowych, takich jak getto w Zagórowie. Akcją likwidacji kierował oficer SS Herbert Lange, który w nagrodę za sprawne i skuteczne działanie jeszcze tego samego roku został mianowany komendantem obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Jego okrutne dzieło opisał w zeznaniu przed Sądem Grodzkim w Koninie 27 października 1945 roku naoczny świadek, były więzień gestapo Mieczysław Sękiewicz. W poprzek polany wykopane były dwa doły. Pierwszy miał długości około 8 metrów, szerokości 6 i głęboki na jakieś 2 metry. Na drugim końcu polany znajdował się drugi dół. Głęboki na 2 metry, szeroki na 6 i długi na 15.
Naokoło polany stały i siedziały gromady Żydów. W tłumie były kobiety, mężczyźni i dzieci, matki z dziećmi na rękach. Mówiono mi potem, że pochodzili z Zagórowa. Dukty, polana i las naokoło roiły się od gestapowców. Na dnie większego dołu widziałem warstwę grud niegaszonego wapna. Gestapowcy uprzedzali nas, że las jest otoczony i jeśli będziemy uciekać, to dostaniemy kulę w łeb. Wówczas gestapowcy kazali rozbierać się zebranym Żydom. Najpierw tym, którzy stali najbliżej rowu dużego. Wtedy kazali nagim wskakiwać do większego dołu. Jedne matki wskakiwały do rowu trzymając dzieci, inne rzucały dzieci do rowu same, jeszcze inne odrzucały dzieci na bok, jeszcze inne rzucały dzieci osobno do dołu i wskakiwały osobno. Niektóre czołgały się u nóg gestapowców, całując ich buty, kolby karabinów. Nam kazano chodzić między Żydami stojącymi obok mogił i zbierać porzucane ubrania i obuwie. Widziałem sceny, jak gestapowcy podchodzili do miejsc, w których myśmy składali na kubki zegarki, pierścionki i w ogóle wszelką biżuterię. Brali stamtąd garściami te rzeczy i pchali sobie do kieszeni. To trwało do południa i wtedy nadjechało auto ciężarowe od strony szosy i zatrzymało się przy polanie. Na aucie zauważyłem jakby cztery kadzie. Następnie Niemcy ustawili pompę, połączyli ją wężem z jedną z kadzi i zaczęli polewać czymś Żydów stłoczonych w dole. Na wskutek lasowania się wapna ci ludzie zaczęli się żywcem w dole gotować. Powstał taki niesamowity krzyk, że my, którzy siedzieliśmy przy ubraniach, daliśmy je i wtykaliśmy sobie w uszy. Do strasznego krzyku gotujących się w dole ludzi dołączył lament tych, którzy czekali na swoje stracenie. To trwało 2 godziny, może dłużej. Na wycieczce w Izraelu byliśmy w tym instytucie Yad Vashem. No i po prostu taka mnie naszła refleksja, żeby po prostu zapytać się o tych Żydach, o których mama opowiadała. Czy napisałem list, wysłałem to, napisałem to, co wiedziałem. No i przyszła odpowiedź pani Bożena Rotman. Odpisała, że po prostu nic nie wiedzą na ten temat. No, okazała coś więcej informacji, no ale kto więcej informacji, że ani dowodów, to po prostu nie mamy po prostu tyle, tylko to, co tutaj opowiedzieliśmy. Chwała Bogu, nasz Zygmuncie, dobrze się masz na swym gruncie i na koniec nic nikomu nie przeszkadzasz w swoim domu.
Dziś Twe godne imieniny, święcisz je wśród swej rodziny. W dobrej myśli, choć tak skromnie, lecz nadziejnie i przytomnie, że znów przyjdzie czas radosny, kiedy dzień Twój wśród tej wiosny będzie istnym dniem uciechy, wśród ścian jasnej, miłej strzechy. Dziś, w tym dniu 2 maja, gdy się wiosną człek upaja, gdy w przyrodzie wszystko rośnie, gdy się życie budzi w wiośnie, życzeń moc składamy szczerze, z serca ślemy je w ofierze. Niech Ci szczęście zawsze sprzyja, do wielkości się rozwija. A gdy za rok imieniny święcić będziesz wśród rodziny, użyj wdzięcznie dzień spokojny, jako że jest już